Cześć, dzisiaj Wam przedstawię kolejną niezwykłą roślinkę o trudnej dosyć nazwie Xerocysis dayongai. Wyczytałam, że Xerocysis oznacza suchy ogórek, a potoczna nazwa po angielsku to Silver Dollar Vine Plant, bo liście przypominają właśnie monetę dolara. W marcu otrzymałam nieukorzenioną sadzonkę i potraktowałam jak zwykłego sukulenta, czyli poczekałam, aż końcówka się zasklepiła i wstawiłam do ziemi dla kaktusów. U mnie stoi w domu, nieco odsunięty od południowo-wschodniego parapetu i dobrze sobie radzi. Dosyć wolno rośnie, a tutaj pojawiła się w listopadzie nawet nowa gałązka. Podlewam rzadko, nawet też latem czekałam, aż nieco się skurczyły, czy pojawiły takie jakby zmarszczki na liściach i podlewam. Oczywiście trzeba poczekać, aż ziemia przeschnie przed następnym podaniem wody. Roślina pochodzi z Madagaskaru i jest topnący sukulent, ale także można zwisać w dół. Dwie ciekawostki, jest to roślina dwupienna, co oznacza, że ma męskie i żeńskie kwiaty, a ponadto jeżeli się ją wysieje, to tworzy się również kodeks bulwa, natomiast sadzonek nie będzie tej bulwy.